Gdybym dostał władzę na miesiąc, to po pierwsze ze względu na wagę tematów, które chciałbym podjąć, poprosiłbym, aby zawieziono mnie do Centrum Zarządzania Kryzysowego, no i specjalnie przygotowanej tam jednostki dowodzenia. Nie chciałbym popełnić samobójstwa zaraz przed pierwszym wykonaniem telefonu. Zadzwoniłbym do wszystkich księży, których z nami poprosił o złożenie ofiary mszy świętej za te 30 dni intensywnej pracy, która byłaby przede mną. Następnie usiadłbym w fotelu, odpalił fajkę wodną, najlepiej na jakimś arabskim tytoniu z melasą, komputer i zaczął działać. Najpierw wysłałbym depeszę do Waszyngtonu i Pekinu. Co by było w tej depeszy? Od tego właśnie zaczniemy dzisiejsze rozważania. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Siadajcie i czujcie się jak u siebie. Dziś popuścimy wodze wyobraźni. A nie moglibyśmy tego wszystkiego zrobić i tworzyć, gdyby nie wsparcie naszych mecenasów, których jak zwykle serdecznie pozdrawiam i za których zaangażowanie kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by po prostu nie było. Polecam wam czwartkowy program o relacjach polsko-chińskich, o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie, o tym, kto robi wszystko, abyśmy nie prowadzili interesów z Chinami. No i wszystko jak zwykle okraszone jest danymi, liczbami i faktami. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Więc wysłałbym depeszę do Pekinu i Waszyngtonu. Zaznaczyłbym w niej, że jeszcze przez 5 dni dostępny jest kawał ziemi nad Bałtykiem, tak na 200-letnią dzierżawę, z możliwością zbudowania na tej ziemi portu, który obsługiwałby Europę Środkowo-Wschodnią w oceanicznym ruchu towarów. Powiedziałbym również, że ten port chciałbym skomunikować z ogromnym lotniskiem, które byłoby położone w niedużej odległości. No i że myślę też nad jego połączeniem przy pomocy szybkiej trasy kolejowej, której terminal osobowy byłby mniej więcej wielkości rzymskiego termini, no i terminal towarowy mniej więcej tej wielkości, który już w Polsce istnieje w Tarnowskich Górach. Zostałby on zbudowany w promieniu 50 km od Warszawy. Na pytanie, jaki jest nasz polski wkład w to przedsięwzięcie, no, musiałbym ze smutkiem odpowiedzieć, że niestety nie mamy kasy, bo przez ostatnie 30 lat banda politycznych sukinsynów i złodziei rozkradała Polskę na lewo i prawo, no ale że z chęcią podzielimy się ziemią i damy możliwość jej dzierżawy w geograficznie wybitnie położonym wręcz kraju. Pożegnałbym się kulturalnie i czekał na telefon. Myślę, że oczekiwanie nie trwałoby zbyt długo. Które bowiem z mocarstw nie chciałoby mieć własnego przyczółku w tej części świata, pod płaszczykiem portu, na którym moglibyśmy wspólnie zarobić, no a szczęśliwiec, który wszedłby w ten układ, zwiększyłby znacząco siłę swojego politycznego oddziaływania w tej części świata. Następnie zadzwoniłbym do Francuzów. Poinformował, że będziemy budowali potężny port i lotnisko we współpracy z Amerykanami albo Chińczykami, dzierżawiąc ziemię tym, którzy się zgodzą. Zapytany, po co o tym informuję, odpowiedziałbym, że dzwonię, bo mam interes. I że Polska od dziś robi interesy. I nie daje się już dymać. A w związku z tym, że jako kraj chrześcijański lubimy dzielić się z innymi, no to mamy też propozycje dla Francuzów. W tym momencie przeprosiłbym na chwilę swoją rozmówczynię, zakrył mikrofon, słuchawki, telefonu, no i nakazał wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, aby ostudzić działania sterowanej z zewnątrz politycznej opozycji i wszelkiej masy zdrajców. Gdy wróciłbym do rozmowy, zaproponowałbym Francuzom obsługę logistyczną tego przedsięwzięcia. Powiedziałbym tak, moja droga Marine, bo to z Le Pen bym już rozmawiał, więc powiedziałbym, moja droga Marine, macie tam u siebie taką firmę, która od ponad 100 lat zajmuje się logistyką i jest największa na świecie. Ta firma to Geodis. Przekaż proszę właścicielowi, że jeżeli chce zarządzać tak dużym przedsięwzięciem w centralnej Europie, to niech zadzwoni do mnie w ciągu godziny.
A gdybyś była jeszcze uprzejma przekazać również, że chcemy skupować wszystkie towary rolno-spożywcze od Stambułu po Berlin, by je reeksportować i na czym moglibyśmy też wspólnie zarobić. No i że dlatego właśnie potrzebujemy zawodowców, którzy obsłużą tak ogromne przedsięwzięcie magazynowe i potężne chłodnie. Nie chcę cię też namawiać, moja droga Marine, kontynuowałbym przyjacielsko, ale coś mi się wydaje, że Amerykanie z pana Tony, wiesz, ci od magazynów i deweloperki, mieliby również na to chrapkę. O, wolelibyśmy oczywiście was, jesteśmy Europejczykami i tak dalej. Ale wiesz, wolny rynek. No, dobrze byłoby, żebyście nie stracili takiej okazji. Okazji do obsługiwania największego hubu logistycznego w tej części Starego Kontynentu, więc liczę, że znana na całym świecie francuska dyplomacja wesprze projekt oficjalnie z całych swoich sił, szczególnie gdyby, nie mówię, że tak będzie, ale gdyby oponowali przeciwko niemu Niemcy. Następnie, moi drodzy, napiłbym się kawy, bo jak część z was wie, uwielbiam kawę, którą możecie nam postawić za pomocą serwisu Buy Coffee, do którego link znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Więc po solidnym łyku kawy zadzwoniłbym do Ministerstwa Edukacji i nakazał przywrócenie do kanonu lektur Rymkiewicza. No, takie drobne rzeczy też są ważne i nie można o nich zapominać. Teraz małe wyjaśnienie. Dlaczego złożyłbym propozycję Chińczykom i Amerykanom jednocześnie? I w ogóle co to za propozycja, wydzierżawić kawał ziemi na port? Żeby pokazać dobrą wolę i odeprzeć ataki, że zdradzam sojuszników. Przecież złożyłem oferty tu i tu, a wygrali lepsi. Państwo polskie wychodzi od lat z założenia, że musimy prowadzić politykę podczepiania się pod mocarstwo. Jakiekolwiek. No i myślę, że niestety na tym etapie naszego politycznego rozwoju, umiejętności, stabilności, posiadanej kadry politycznej, no niestety lawirowanie pomiędzy silnymi jest jedyną realną do przeprowadzenia i bezpieczną formułą naszej egzystencji, szczególnie w takim geograficznym położeniu. No każdy, kto poi nas opowieściami o tym, że po wygranych wyborach jest w stanie za pomocą swojego stronnictwa sprawić, że Polska będzie prawdziwie niepodległa i sama będzie decydowała o sobie, nie wie co mówi albo po prostu kłamie. Ja też lubię populizm, ale musi on być inteligentny. A wszelkie opowieści z mchu i paproci zostawmy dla wyborców lewicy czy tam platformy, którzy są w stanie zadowolić się przecież samą świadomością, że oddychają tym samym powietrzem, co lider ich partii. I nic im więcej do szczęścia potrzebne nie jest, bo to ludzie prości i często ograniczeni. Więc człowiek rozumny, mający świadomość skali, w której należy rozpatrywać 38-milionowy kraj, położony pośrodku kontynentu, na styku światów, z płaskim terenem, przez który od zawsze przewalały się fronty wojen i bitew, wie, że można prowadzić suwerenną politykę tylko do momentu, w którym robić ci to po prostu pozwolą. I jako mały kraj nie masz nic do powiedzenia, ale nie znaczy, że jesteś na straconej pozycji. Dlatego mniej gadania, więcej konkretów, ułatwiania ludziom, obywatelom życia, wzmacniania edukacji, mniej rozkradania kraju. W ciszy szybciej zbudujemy potencjał, który stanie się naszą kartą przetargową, no i w kolejnych latach rozwoju naszego narodu sprawi, że ta karta będzie po prostu jeszcze silniejsza. Naturalną rzeczą jest bowiem to, że Europa potrzebuje rozbicia betonowego układu Francja, Niemcy, Rosja, który nie jest na rękę Polsce od samego początku, zakłamanego układu, do którego weszły później Stany Zjednoczone. Luźnego, jednostronnego, drenującego nas od zawsze i nie dającego bezpieczeństwa. Właśnie takiego zwierzchnictwa mocarstwa zza oceanu. Nie mam nic przeciwko Amerykanom. To, że nie realizują oni naszych interesów, nie jest ich winą, ale naszej uległości. Jestem natomiast przeciwny robieniu z nas frajerów. Nikt nam nie da tyle, co Amerykanie obiecali. A te ostatnie ostrzeżenia, że zawiną sobie tarczę antyrakietową z naszego kraju i rozłożą ją pod Kijowem, powinny być ostatecznym tego dowodem. No jednak myślenie wasali z Nadwisły jest już chyba nie do zmiany. Jedni więc upatrują naszego bezpieczeństwa w Joe Bidenie, co już samo w sobie jest jakąś tragifarsą, a drudzy pieją z zachwytu, że Trump w Białym Domu powstrzyma Putina. No powstrzyma albo nie powstrzyma. Albo sprzeda nas za neutralność Rosji w starciu Stanów Zjednoczonych z Chinami, które przecież kiedyś będzie musiało nadejść i myślę, że wcale nie jest to odległy czas. Nie ma tutaj żadnych sentymentów. Nie ma przyjaźni. Jest zwykła gra o korzyść. Co mi dasz, żeby to mieć? Tak działa polityka w największym skrócie. My natomiast prowadzimy jakąś inną, nieznaną nikomu politykę, nawet jeszcze chyba nie opisaną w żadnej z książek, bo brzmi ona mniej więcej. Ja ci dam, bo cię lubię, a ty mi obiecasz, że oddasz, ale oddasz, jak będziesz miał. No tak to się nie robi interesów, bo później zostajemy bez sprzętu, bez czołgów.
Nawet jak będzie miał, to i tak nie odda. Jesteśmy krajem w centrum Europy z dostępem do morza, 38 milionami obywateli i ponad 20-milionową diasporą na całym świecie. Mamy wspaniałe położenie geograficzne i to jest karta przetargowa i punkt wyjścia do wszystkich negocjacji. Chciałbym, aby wybuchła tu polityczna bomba atomowa. Żeby nastąpił jakiś totalny dyplomatyczno-polityczny game changer, który zaskoczyłby wszystkich dookoła. Dlatego więc chciałbym pójść szeroko. Hej Chińczycy, jeżeli chcecie port nad Bałtykiem, bardzo proszę, zapraszamy Budujta. W zamian za to i tamto. Hej Amerykanie, a może wy również macie ochotę na taki port? Musicie się spieszyć, bo jadą już do nas Chińczycy. No dobrze, ale wracając do sprawy. Mielibyśmy już więc wysłaną depeszę do Waszyngtonu i Pekinu, wykonany telefon do Francuzów, co jest ważnym elementem, aby dostali z tego jakąś korzyść, żeby wsparli nasz cel. Dlaczego u nas nie prowadzi się takiej polityki? Następnie poprosiłbym, aby umówiono mi rozmowę z premierem Węgier, kimkolwiek by on był. Oczekując na nią, wysłałbym maila do prezydenta i premiera Litwy z taką krótką informacją, że loty naszych myśliwców nad litewskim niebem zostają wstrzymane, ponieważ już nie mamy paliwa, ale też będzie się to zgadzało mniej więcej z taką sytuacją, która może nastąpić w czasie, a mianowicie chodzi o to, kiedy nastąpi taki moment, rzecz jasna, bo tu niczego nie wymagamy, kiedy rząd w Wilnie zaprzestanie prowadzenia polityki przeciwko Polakom, która wynaradawia mieszkających tam, żyjących od zawsze Polaków, przywróci status polskich szkół i przywróci polskie nazwiska, aby na siłę nie naturalizować językowo Polaków żyjących tam od zawsze. Więc jak już sobie marzymy, to pomyślałem, że zrobiłbym jeszcze taką jedną rzecz, a co mi tam... Wysłałbym depeszę do papieża Saraha, czy też Saraha, no wiecie, tego murzyna, konserwatystę z Gwinei, gratulując mu wyboru na urząd Piotrowy. Poprosiłbym o prywatną audiencję i zaprosił do Polski. W tym czasie na linii byłby natomiast już premier z kraju naszych bratanków. Powiedziałbym, że u nas idziemy na zmianę polityki i że za długo się wspólnie cackaliśmy, że mamy jednych prawdziwych braci w Europie i są nimi Węgrzy i że nie ma co się cackać, tylko myśleć o budowaniu, uwaga, wspólnego bytu państwowego. W pojedynkę nie damy bowiem rady. Myślicie, o jakim bycie państwowym mówię? Normalnie o wspólnym państwie z Węgrami, Rzeczpospolitej Polsko-Węgierskiej, na przykład RPW. No, brzmi bardzo fajnie, przypomina wyrzutnię rakiet, RPG, a tu byłoby RPW. Wszystko się zgadza, jak na przykład Wspólnota Węgla i Stali Europejska, RWPG, my byśmy mieli RPW. Wszystko gra. Najpierw, proszę Państwa, 15 lat przygotowań i zapisów traktatowych. Zmiana systemu edukacji, mocne postawienie na poznawanie własnej kultury, sztuki, języka, doprowadzanie do różnych wymian uczniów i studentów, tak żeby robiły się mieszane małżeństwa polsko-węgierskie i węgiersko-polskie, a następnie normalna, klasyczna, państwowa Unia. Prowadzimy odrębne gospodarki, stymulujemy wzajemny proces wzrostu, zachowujemy odrębność na płaszczyznach wewnętrznych, gdzie potrzeba ją zachować, ale na zewnątrz występujemy jako jeden byt państwowy. Mamy wspólne wojsko, złożone z Polaków i Węgrów, pod rotacyjnym na przykład wspólnym dowództwem. A pozostaje jeszcze kwestia Słowaków, leżących pomiędzy naszymi krajami, ale od tego jest dyplomacja, aby osiągnąć porozumienie. Chińczycy mają port nad Bałtykiem, nowy jedwabny szlak biegnący przez nasz kraj. Przecież to wszystko byłoby gwarantem bezpieczeństwa. My natomiast wybraliśmy inaczej. Gwarancją miałyby być Stany Zjednoczone i NATO. USA nie spełnia niczego, co nam obiecuje. W Iraku, na Bliskim Wschodzie zostaliśmy oszukani, jeżeli chodzi o pomoc, o którą prosili jeszcze w czasach Busha i później Obamy. Oszukani zostaliśmy we wszystkim, nic nie mieliśmy z tych wojen poza wydawaniem własnych pieniędzy, no i wielką lojalnością i zagrożeniem terroryzmem, który na siebie sprowadzaliśmy, no i tym, że ściągnęliśmy na siebie nienawiść zarówno Afgańczyków, jak i Irakijczyków. A w sojuszu z nimi jest nie tak dobrze, jakby nam mówiono, bo gdyby było dobrze, to nie musielibyśmy się bać cały czas ataku Moskali. Tymczasem szefem NATO za chwilę zostanie premier Holandii, Mark Rutte. Nienawidzący polski lewak, który dla kasy, władzy i sławy zrobi wszystko. Rządzą nami od lat frajerzy bez polotu i pomysłu. W Polsce nikt nie prowadzi prawdziwej polityki. Smutne, straszne i śmieszne. Wyobrażacie sobie, gdyby doszło do takiej sytuacji, w której ktoś zaproponowałby chociaż 10% zmianę na wzór tego, co mówię? Stworzenie wspólnego państwa z Węgrami to jest ogromny game changer, totalna zmiana, dostęp do Dunaju.
Potem rozmowa z Czechami, dobudowanie tego kanału na Odrze i mamy połączenie Dunaj, Odra, Bałtyk. Mielibyśmy dostęp bezpośredni dzięki jednej prostej inwestycji, ale o tym można byłoby rozmawiać całymi godzinami. Czekam na ten dzień, aż w końcu polska polityka przestanie być monotonna i stanie się atrakcyjna. Uważam, że temat rozważań i myślenia o tym, co by się zrobiło, gdyby można było dzierżyć władzę w kraju przez miesiąc, jest bardzo ciekawy. Moim zdaniem pobudza to do myślenia, stymuluje intelekt. Może kiedyś wspólnie się umówimy na zebranie do kupy naszych wspólnych przemyśleń, ludzi czuwających, i zrobimy z tego osobny program. Ja to wszystko zbiorę do kupy, państwo to wyślą i zbudujemy program dla Polski, tak aby intelektualnie się trochę pożywić. A taki program lub więcej programów nie mógłby powstać, gdyby nie wsparcie naszych mecenasów, którym jak zwykle za zaangażowanie kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, bo bardzo lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, tak jak przycisk wsparcia na YouTubie zaraz koło przycisku z napisem subskrybuj. Wszystkim serdecznie dziękuję i do współpracy zapraszam. A na odchodne. Mamy w Polsce wiele do zrobienia, głównie mentalnie. Nie ma co się brać za jakąś większą politykę, gdy społeczeństwo ma tak bardzo poprzestawiane w głowach, bym powiedział. Partyjniactwo zjadło mózgi jednych i drugich, również tym po naszej stronie. Niby chcemy być ludźmi wolnymi, a wszystko idzie jak pod linijkę. Większość ludzi uważa, że jeżeli człowieka nie da się wlać do konkretnej formy naszych wyobrażeń, to można go spisać na straty. Takie mają po prostu podejście do tematu, ci z lewej i ci z prawej. Chcą szafotów, tylko jaj nie mają nawet do tego, żeby pojechać po deski do tartaku, które są potrzebne do budowy takiego szafotu i nazwodzić tych desek na rynek w mieście, a co dopiero wieszać ludzi. Oczywiście mówię tutaj w wielkim uproszczeniu, w skrócie paraboli, hiperboli. Nasłuchałem się wczoraj sporo, kiedy napisałem o poseł Matysiak z partii Razem kilka miłych słów jako nacjonalista, radykalny przeciwnik zabijania dzieci, pełen pogardy dla zamordyzmu sanitarystów, czy też sanitarystycznych oszustów, do których ta polityk należała i pewnie nadal w części jakiejś tam należy. Założyli oni razem z posłem Horałą jakieś stowarzyszenie, które pomiędzypartyjnie ma budować jedność w kwestiach najważniejszych gospodarczych dla Polski, bo tutaj możemy się zgodzić. W kwestii aborcji nie ma zgody i będziemy nieustannie rywalizować, ale w kwestii powstania CPK czy rozwoju polskiej gospodarki dobrze by było zrobić jakąś formułę ponadpartyjną. I oni to zaczęli, zdaje się, robić. No i wtedy zaczęły na mnie lecieć odłamki. Skąd to głupie rozumienie świata, proszę państwa? Jest polityk zamordysta sanitarny, który gospodarczo mi nie pasuje i podejmuje w tej sprawie decyzje, które mi nie pasują, ale w ramach innych działań wykonuje coś, co mi pasuje, to go po prostu popieram. Dlaczego mam go linczować? Mam linczować go również za dobro, które od niego wychodzi? Bądźmy poważni. Wtedy być może będzie jakaś szansa. Dla Polski przecież, nie dla nich, nie dla mnie, nie dla nas. Dla niej. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.